Cześć, z tej strony Szmer, witam w kolejnych Szmero przygodach z The Long Dark. Ja przed chwilą się obudziłem, to znaczy ten sen mój był taki przerywany, wiadomo, bo już się uczę się tej gry i na swoich błędach najbardziej, więc tutaj no musiałem się napić, najeść, wiadomo, te podstawowe wskaźniki jakoś to troszeczkę podnieść, no i teraz obudziłem się z rana, mamy cały dzień. Wyjdziemy na zewnątrz, ja też nie jestem jakoś objuczony, bo tylko 27 kilo niecałe mam na sobie, więc wyjdziemy na zewnątrz i będziemy chcieli zmienić miejscówkę, czyli będziemy szukać dalej, bo już powoli po prostu kończy nam się jedzenie. I musimy to obchodzić, a że pogoda nam na to pozwala, bo przestało w końcu huczeć, buczeć i co tam się tylko jeszcze robi, to obejdziemy chociaż tą farmę. Ja bym chciał się w tym odcinku przemieścić na inną farmę. O, minus 22 stopnie, ojoj. O, słyszę wilka. O, już biegnie, skurczybyk. Zaraz się będę bronił przed nim. Nie mam żadnej broni niestety, to znaczy on mnie zaatakuje. O, tam jest misio, to ja w stronę misia to ja nie chcę iść. Ten się uparł, wiadomo, już ten podchwycił mój zapach, więc nie podaruję sobie tak lekko. Wiadomo, zaraz się rzuci na mnie. Coś go nie słychać, już przestał warczeć, ale ja wilkom nie ufam, bo wilki są przebiegłe. No, więc zaraz tu pewnie... O, widzę go tam cały czas. Cały czas idzie za mną, po moich zapachach. Skurczybyk, no. Ale widzieliście, jak bokiem szedł po tych nierównościach, to tak swoją drogą, to takie drobne bugi jeszcze w tej grze występują, chociaż ta gra i tak jest całkiem nieźle dopracowana. Z tego co wiem, to tędy przejdziemy tam dalej, w stronę przez mostek chyba, chociaż mi to na mostek tu żaden nie wygląda. A już podbiega, skurczybyk, już będzie mnie chyba zaraz, nie no. No nie chcę mieć tego, nie chcę się poddać. I podbiega co chwilę, podbiega, spryciarz. Kurczę, mi zaraz zimno się całkiem stanie. Ja to nawet z takim kolegą w cudzysłowie, to oj, no i podbiega, no cwaniak. Cały czas po moich śladach. A ja tu idę jakąś taką pseudo drogą, bo to tak wygląda mi na taką drogę, to jest tak jakby odśnieżone, więc tędy idę. No muszę w końcu wyjść z tej stodoły, przecież nie będę przez 17 odcinków siedzieć na tej samej miejscówie, a tutaj rzekomo, jak znajdę jakiś mostek i się przemieszczę, o, jaki cwaniak, grubszy. No tam już chyba coś jest. Ten cały czas mnie tutaj odprowadza, powarkuje sobie. O, już coraz bliżej jest, coraz bliżej. Ja go próbuję tak wzrokiem odprowadzać, nie wiem czy to coś daje, żeby się trochę oddalił ode mnie. A on co chwilę, widzicie, obiegnie, tak jakby już atak przypuszczał. Skurczybyk. No, także trochę mnie poranił, wiadomo. Tylko
tylko mi jest bardzo zimno. Co, znowu? Widzę, że on tam biega gdzieś. Ja wiem, że przydałoby się znaleźć tą skórę po nim i tak dalej, ale ja nie chcę się ten kawał cały tam wracać, bo tutaj gdzieś... A już mam 90% zdrowia. Tutaj prawdopodobnie jakąś miejscówę znajdę, czyli będę mógł coś tutaj... To się zresztą zaraz okaże. Prawdopodobnie tu będzie zaraz druga farma. Ale wieje. Spróbuję iść. O, jest faktycznie, rzeczywiście jest druga farma. Jest jakiś wilk. Ojoj, nawet dwa wilki. Kurczę. I ten wiatr akurat wieje od tej strony. Bo ja chcę ich tu, te wilki, obejść. A tu raczej nie da rady, bo im zapach swój podeślę. Ale muszę się zawziąłem, muszę zmienić miejscówę, żeby nie wiem co. Jest bardzo zimno. Sady w Dolinie Pięknej, także nowa miejscówa dla mnie. Wilki tu chodzą i pierwsze co, zostało 10 godzin dnia, 85%, odczuwalne minus 28, czyli jest mi rzeczywiście bardzo, bardzo zimno. I ja tu chcę po prostu szybko ten samochód jeszcze zdążyć, bo wiadomo, że kurczę, przy takiej pogodzie to my tu długo nie pochulamy. O, są jakieś leki przeciwbólowe, fajnie. A znowu z przodu wsiadłem, a miałem wsiąść z tyłu, więc wsiadam z tyłu tym razem i nic tu już więcej nie widzę. Więc jeszcze bagażnik. No, ja tak się zastanawiam, kurczę pieczane. Dobra, to już przejrzałem. Ile mam tam? 81%. Będę musiał tu całą dobę spędzić teraz. Ale chciałbym obejść ten teren. Przeszukać go po prostu. Znaczy, zaraz tu wejdziemy oczywiście. Może do tego silosa uda się wejść, czy nie? Czy to, co tu się z tym silosem robi? Nic się nie robi. Myślałem, że może coś z tego. To szybko do tej przydomowej stodoły. Jeszcze tutaj małe obczajanko, czy coś tu się kryje, może jakieś skarby. Ale nie widzę. Nie widzę, a tu co pod płotem, co to jest? A takie czarne wystaje, a myślałem, że takie skarby będą. A tu guzik. O, mamy drzwi do piwnicy. To oczywiście, że wejdę do piwnicy. Zaraz zapalimy. Bo w piwnicy musimy mieć jasno, bo pominiemy jakieś cenne fanty być może. Zbierzemy oczywiście... O, złom się przyda, bo ja będę chciał ponaprawiać trochę rzeczy. W razie czego możemy... O, proszę. Tkanina się przyda. Kanister się przyda. Nie ma sprawy, to się większość rzeczy przyda. Tak. Będziemy musieli to po prostu wszystko obczaić. Jest złom, ciąg dalszy. Będziemy musieli to przeszukać. Nobody needs this anymore. Otwierasz do puszek, mam w końcu, super.
Dobra. Ja wiem, że można innymi narzędziami, ale po co je tępić? Ja później będę musiał je ostrzyć. Suszarkę sprawdzimy. Może jakieś ciuchy. W tej szafeczce nic tu nie ma. Zmywarka. Używane bojówki. Strzelectwo dla pionierów. Biorę wszystkie fanty jak leci. Osełka. Osełkę już chyba mam. Tak mi się wydaje, ale zobaczymy. Złom. Jeszcze te szafki musimy tutaj przelecieć i zaraz udamy się tam na górę do domku. W piwnicy w razie czego mamy jeszcze trochę rzeczy, które możemy rozwalić, żeby mieć opał. No, tam jest ten, solidne narzędzia. I zapałki. Okej. Okay. Także wydaje mi się, że teraz już zlutowałem to jakoś tak w miarę. W razie czego mówię, tu po opał tylko możemy się wrócić, czyli porąbać te rzeczy po prostu na części. Idziemy do domku. Wejdziemy tutaj zaraz wyżej. No i teraz wiadomo, no kurczę, będziemy musieli tutaj dłużej zostać. Ale jak warto, tak sobie pomyślałem, jak warto miejscowo obejrzeć dookoła, tak jak w tej sytuacji, bym nie miał pojęcia, że tu jest po prostu piwniczka, a w tej piwnicy coś tam się kryje, nie? Wiadomo. Musimy po prostu sprawdzać wszystkie te lokacje. No i teraz będziemy jechać po tych wszystkich szafkach. I could use this. Kolejny otwierasz do puszek. No wybiorę ten lepszy, tamten gorszy to się rozbierze czy coś. No musimy pamiętać, że tutaj mamy jedno życie. O, drewno cedrowe też się przyda. Chupka, proszę bardzo, jak fajnie. W razie czego zasłony mamy też materiały. Tutaj coś możemy? A tutaj możemy rozpalić ogień w razie czego, okej. Okay. To będę wiedział, że w tym piecyku możemy rozpalić ogień. Mamy zapałki, mamy jeszcze przybory do szycia. Chociaż ja chyba będę musiał tu powoli poszukać, znaczy opuść gospodarstwo, nie. Ja będę musiał powoli to, co mi się dubluje z tych narzędzi jakichś, przyborów do szycia i tak dalej, po prostu zacząć zostawiać tutaj i niech to sobie tutaj czeka na mnie. Ale tych jest zakamarków. No ja zapalę na wszelki wypadek sobie ogień, bo nie będę wszystkiego widział po prostu. Wełniane skarpety, a chcę w miarę w większość rzeczy tu po prostu pozabierać. Tu już się nic nie czai. Okej. Okay. Tam mamy jakiś obrazek. Tam widzę pod stołem coś się czai. Myślałem, że jakieś kawałki. Tu mamy jakąś książkę. Ja na razie biorę wszystko. I tak jak leży. Po prostu chcę tu... O, jest jeden nabój do karabinu. Dobrze. Przyda się. Wszystko jest ważne.
Mamy rękawice, mamy znowu czapkę jakąś. Mamy jakiś pokój. All this gear is slowing me down. Spoko, zaraz zaczniemy to wszystko jakoś przetwarzać, jeść, gromadzić i tak dalej. Właśnie dopiero co na początku tego odcinka narzekałem, że nie mam żadnego jedzenia i tak dalej. Więc spoko, spoko, spoko. Kominek, żeby tu rozpalić. Czasami w takim kąciku niepozornym się czyha gdzieś jakiś fant do zdobycia. O, skrzynka, tam widzę, jest drewno cedrowe jeszcze w tej skrzynce. Dobrze. Okej, okay, także dół tu względnie mamy zapałki jeszcze. Czy ja wchodzę w koło? Nie, to jest nowe pomieszczenie. Zestaw do czyszczenia karabinu, raca. Proszę bardzo, jak fajnie. Szafka na dokumenty. Wszystko musimy sobie sprawdzić. Szkło powiększające. Można rozpalić ogień używając promieni słonecznych. No, ciekawostka. Mamy trochę książek. Apteczka. No, tu jeszcze szuflada. Amunicja, proszę bardzo, 5 naboi. Ojo, jak mi się poszczęściło. Kubek kawy. No, także kurczę, pieczone. Jeszcze, żeby do kompletu znaleźć karabin, to by było już zupełnie bajeczka. Tu u góry widzimy jakiś pokoik dziecięcy. Trochę klocków i tak dalej. Tu jest jakiś telewizor przewrócony. That'll come in handy. Musimy pozaglądać o książkę, proszę bardzo. Tam trochę złomu będziemy mieć. Na razie czyszczę to wszystko, ja mówię, i tak zrobię przegląd i tak, także tym się nie przejmuję, że jestem przeciążony czy coś tam. W ogóle mnie takie tematy nie interesują w chwili obecnej. Jestem, znalazłem schronienie, doszedłem do tego punktu, gdzie bym chciał dojść. Jestem zadowolony i zaraz jak to zlutuję jakoś tak w miarę sensownie. Kurczę, jest tych pomieszczeń. Względnie duży ten domek. Czy tu coś znajdziemy? Tu nie widzę. Mówię, muszę każdy zakamarek sprawdzić. Niczego nie mogę pominąć, bo tam może coś cennego czyhać na mnie. Hope nobody needs this anymore. Tego nie będziemy rozwalać, ale mamy łóżko i tak dalej. No, no jest fajnie względnie. Już mówię, o, jeszcze plastikowe pudełko u góry. Jeśli chodzi o jedzenie, to nie, szału nie ma, no. Myślałem, że troszeczkę lepiej będzie to wszystko wyglądać, ale... Możemy wodę zaczerpnąć sobie z toaletki. A czemu by nie?
Ty już byłam? Nie, nie byłam. Czapki różnego rodzaju. Napój szczyt. Tam też jakaś czapka się... Nie, to znaczy to jest ten, szal, szalik. Nie jest źle. Już spowolniony jestem, kurczę, pieczony, ale ja mam tych kilogramów na sobie teraz. Zgasimy w końcu tą lampę. Zejdziemy sobie powolutku. Ile ja mam kilogramów? 52 na 30. Ojoj, ale to się człowiek powoli porusza dopiero. I zaraz, żebym jeszcze jakieś kostki nie skręcił czasami. Ojoj, powolutku. No tak, o, jeśli chodzi o ciepło, to nawet nie muszę nic rozpalać. Jestem trochę zmęczony. Jeśli chodzi o to żarcie i tak dalej, nie? Ile zostało? 7 godzin dnia. No ja myślę, że tutaj nic mi nie dolega. Możemy coś poczytać. Kurczę, się zastanawiam, czy się nie kopnąć wyżej. Ale dobra, na razie zrobimy tak. Jedzenie. Kilogramy. Napijemy się. Później mamy to MRE, ale MRE, bo to ma bardzo dużo kalorii, 1750, to będę chciał zostawić sobie na jakieś specjalne okazje. Teraz będę mógł tutaj troszeczkę, że tak powiem, zużyć ewentualnie jakieś takie napoje. Bo to też trochę waży. Tym też w pewnym sensie się... w tym pewnym sensie się po prostu najem. No te napoje to tam dodają kalorii. Oprócz tego, że pragnienie gaszą, to jeszcze dodają kalorii. Ale ważą trochę, więc mówię, w takich sytuacjach jak teraz warto schodzić z tej wagi. No, jestem sporo przeciążony, kołyska. Zaraz się prześpimy, bo też to zmęczenie tak już w połowie mam. No więc teraz tak, pozostało tak, popatrzeć sobie powoli na te wszystkie rzeczy, które tutaj mam. Tu mam jakąś przyzwoitą kurtkę puchową, tak? Ja tą kurtkę mam w tej chwili ubraną. No to zrobimy tak, no włożę oczywiście tą lepszą. Tą się przetworzy na materiały i tak dalej, żeby móc naprawiać z kolei inne rzeczy. Ta już ma 89. Akcja. Napraw. Napraw. Przybory do szycia jest. To jakiś przyzwoity zimowy płaszcz. Kamizelka ocieplana. Przetworzymy ją. Używane bojówki. Oj, oj, to kurczę, one mogą być dobre.
bo one już widzę są lepsze od moich jeansów słabych, to od razu je ubierzemy i naprawimy. No w ogóle te przybory to mam, ile tych sztuk, ojoj, mam tych przyborów. Muszę to zacząć chować wszystko, żeby... ...74%, jeszcze raz naprawimy, spróbuję to naprawić na maksa. 100%, proszę bardzo. Już jest lepiej. Przetworzymy obdarte dżinsy, kurczę, pieczone. Nie wiem czemu, ale mi się chce śmiać, jak słyszę ten. Tak mi się jakoś to po prostu skojarzyło. I teraz tak, używany cienki wełniany sweter, 69%. A ja mam teraz nowy sweter z grubej wełny, 1,5%. Ten ma tylko 70%. A kurczę... Spróbujemy też go naprawić, w razie czego to ja go przetworzę, trudno, no to mam tych narzędzi full, więc czasu też mam pełno, 100%, proszę bardzo. I nowy cienki wełniany, a nowy sweter z grubej wełny, więc przegrywa, więc no, przetworzę to po prostu, żeby później się nie zastanawiać, czy to jest lepsze, czy gorsze, czy co tam powinienem z tym zrobić. Jeszcze chciałem ten przyzwoity płaszcz naprawić, bo on ma też 70%, coś takiego. No mamy 100%. Uuu. Od tej nowej kurtki puchowej jest lepszy, więc już włożymy go. Kurtkę puchową akcja przetworzymy oczywiście. Także wyszło na to, że niepotrzebnie ją naprawiałem. No, ale tak to jest właśnie w tej grze, że zanim człowiek zacznie kumać, co jest lepsze, a co gorsze. No więc tak, kamizelka jakaś puchowa. Można ją jeszcze włożyć. No to naprawię, jeżeli mogę ją włożyć, tylko się zastanawiam, czy ja ją mogę włożyć zamiast swetra. Trochę ją 7,2 tutaj podniosłem do 72, a jak zobaczymy, czy nam swetr zniknie. Nie, mogę dodatkowo. Okej. No to naprawiamy ją. Czyli swetr, kamizelka i tak dalej. Teraz musimy troszeczkę w końcu się napić. Bo to pragnienie bardzo szybko schodzi w dół. Tak, i wracamy do naszych ciuszków. Co tu jeszcze ewentualnie moglibyśmy? Przyzwoita bluza z Polaru. A naprawimy ją. W ciemności nie można naprawiać. Już doczekałem się nocy, tak? Dobra. To lecimy dalej z tym koksem i teraz tak, kurczę, ja się zastanawiam, bo tak, ja to mam jakieś rękawice, mam używane rękawice narciarskie, to mam w ogóle lepsze, no to włożymy te lepsze, te stare przetworzymy, będziemy mieć tam jakieś kawałki skóry, czegoś takiego zdaje się. No mówię, i to trzeba jakoś wszystko... Teraz za co by tu się zabrać, bo tak o, tu mam, o już buty, proszę, jak się zużywają. Jak się buty zużywają, no to jest temat ciekawy. Ostatnio ubierałem czapkę. I teraz nie widzę, żebym miał ubraną w łóż. No. Przetwórz. Muszę na moje wskaźniki zobaczyć. No trochę jestem głodny, to mogę coś podjeść w tej chwili szybko, ku pamięci. A co tu mamy słabe? To 35 z tych puszek, bo te puszki trochę ważą, także troszeczkę też zejdziemy z tych kilogramów.
mamy otwieracz. A oprócz ubrania oczywiście muszę zrobić też jakiś przegląd narzędzi i też ponaprawiać, co tam trzeba. No już zszedłem z 5 kilo w dół, z 5-6 kilo nawet w dół, także to jest sporo. Ale i tak jeszcze dużo przede mną. I muszę zobaczyć te obdarte rękawice. Ciekawe, czy jak je naprawię na 100%, to dalej się będą nazywać obdarte rękawice. Są na 86, jeszcze raz naprawimy. No, wychodzi na to, że są lepsze, czyli włożymy te obdarte, a już nowe rękawice. Czyli jednak nazwa się zmienia od razu. Dobra, także przetworzymy te dotychczasowe, zużyte. No właśnie, i teraz tak, szaliczek mam ubrany, mam. Ten możemy przetworzyć, możemy. Teraz skarpeciorki, proszę bardzo, tu mam na 100, więc tu mam te nowe wełniane skarpety, tu przyzwoite wełniane skarpety, to te przyzwoite mogę, że tak powiem, przetworzyć. O, mi się paliwo do lampy skończyło. Używane wełniane akcje, mogę przetworzyć po ciemku, czy nie mogę? Chyba mogę. Tu mam jakieś skarpety, sportowa wersja. No i teraz tak, bo tu mam tą czapkę zimową, a tu mam używaną wełnianą czapkę. Czapka zimowa chyba będzie lepsza, co? Waga jest ta sama. No to spróbujemy przetworzyć tą. Też przetworzymy. Już zmęczony jestem, wiem, zaraz się kimnę tam kilka godzin, ale chciałbym jeszcze tutaj dokończyć parę tematów. Nowy zimowy płaszcz. On jest cieplejszy, więc damy włóż. Aha, czyli on tutaj z kamizelką puchową, ten, czyli kamizelkę przetwarzamy. Ja myślałem, że tu można się tak ubrać trochę w cebulkę, nie? Że mogę na płaszcz jeszcze coś tam ubrać, a jednak nie. Więc tą kamizelkę też przetworzymy od razu. Spoko, gościu, zaraz się kimniesz, spoko. Bluza z Polaru, przyzwoita, ma 87%. Tu mam ten swetr cały, co ma 1,5%, a spróbuję tą bluzę naprawić, bo mówię, w ciemnościach nie można naprawić. No dobra, zobaczmy na nasze narzędzia. Muszę troszeczkę, że tak powiem, co w narzędziach, ja myślałem, że w narzędziach jest lampa. A tu nie ma lampy w narzędziach. To co, lampa mi się zepsuła, czy o co chodzi? Nie, faktycznie, tak jakby lampa mi się zepsuła. Zapalimy zapałkę. Jak gdzieś widziałem, tu była lampa, była chyba na dole, tak mi się wydaje. Więc zejdziemy na dół, bo tam zdaje się stała gdzieś na szafce lampa. Tylko muszę zapalić, bo... Po prostu lampa mi wyparowała.
Czy ono nie było czasami w tej piwniczce? Tak się zastanawiam teraz. Hihi. O, tu jest lampa. Dobrze, dobrze myślałem. Dobra, bierzemy lampę. Trochę paliwa ma. No, zmęczenie już jest. Już jest sporo, sporo mam tego zmęczenia. Jest sporo i tutaj myślę, że się na chwilę zadekujemy. No i lecimy dalej, że tak powiem, z tym tematem tych ciuchów, bo już tego niewiele zostało. Przyzwoita bluza z Polaru, no akcja napraw, napraw. Jak to wygląda sytuacja? 100%. No i pytanie. Jak teraz przyzwoita bluza z Polaru wygląda? No, w stosunku do mojego swetra to jest słabsza, więc przetwarzamy ją. No, już niewiele tego zostało. Czapka. Też chciałbym tą czapkę naprawić, żeby sprawdzić w ogóle, jak ona tu wygląda, sytuacja. Jak będzie na 100%, jak to nam jest na 100%, czapka jest gorsza, bo plus 0, tak, a ta daje coś tam plus 1, więc nowa wełniana czapka jest gorsza od zimowej i to by się zgadzało, przynajmniej nazwa nam tak mówi, więc przetwarzamy ją. Tak, no i skarpeciorki zostały. Tu mam te sportowe skarpeciorki i też je naprawię, tylko tak dla porównania. No, są 100%, jak się udało, ale są gorsze, więc też je przetworzymy. I jeśli chodzi o ciuchy, to już będziemy mieć spokój. Porządek, że tak powiem, czyli mamy same lepsze jakby rzeczy w tej chwili, z tych, co na razie nam się trafiły. Tak, to jeśli chodzi o to. I teraz tak o, no o, widzę, oj, oj. Dwie sikiery taszczę po półtorej, po półtora kilograma każda, więc będę musiał teraz ją, że tak powiem, o, możemy naostrzyć. Mamy osełkę? Mamy. Siekierka 85%. No muszę to wszystko, że tak powiem, robić, ostrzyć i tak dalej. 91. Tak. 99. To mi się w tym momencie, że tak powiem, lampka skończyła, no to już sobie tu o, lampę naftową weźmiemy i musimy wejść w nasze narzędzia, tak, akcje i napełni, lampa ma 100%, dobrze. Zastanawiam się, co ja z tamtą lampą zrobiłem, że co ona tak znikła dziwnie. No. Okej, okay. Patrzymy dalej na narzędzia. Także mamy jedną siekierkę na 99%. Teraz pójdziemy tak o, ten akcję możemy przetworzyć, łom, możemy,
pewnie na złom, a ten z kolei, ale łomu nie możemy, kurczę, pieczone naprawić. A czy śpiwór możemy naprawić? Ja bym chciał naprawić, możemy. Śpiwór też używam. Po prostu chcę to wykorzystać, tą sytuację taką, że teraz jestem tutaj zadekowany. W końcu to jest gra typu survival. On nóż myśliwski na ostrzymy, bo trochę tępiłem go na początku na tych wszystkich puszkach, bo nie miałem otwieracza. Teraz otwieracz mam, więc proszę bardzo, no ostrzymy sobie po prostu już ten nóż bardziej. Przynajmniej jakaś umiejętność ostrzenia pójdzie do góry. Uczymy się, po prostu się uczymy tych wszystkich umiejętności, które no później chyba to będzie procentować. Później tylko chyba nie dać się, że tak powiem, zabić tutaj po prostu i będzie dobrze. Teraz tak, czy możemy otwierać do puszek? Co możemy z otwieraczem do puszek zrobić? Możemy go naprawić, proszę, jak fajnie. Naprawimy. Złom. Napraw. 83. Złom. Wymagane materiały, złom. A co, ja nie mam złomu chyba, tak? A dobra, a ten możemy przetworzyć? Na złom chociażby. Chyba możemy, dobra. I teraz spróbujemy naprawić otwieracz. No dobra. Co tam jeszcze nam zostało? Tu już mamy różne rzeczy. Coś mój kolega narzekał. Na pewno musimy się napić, tak? Jest padnięty w ogóle. To jeszcze go tylko nakarmię. Myślę, że go nakarmimy tutaj tymi puszkami chociażby też. Każda taka puszka to jest ćwierć kilograma. Tu mamy jakąś zleżałą karmę dla psa. Otwierasz do puszek, proszę bardzo. Dobra, tu już praktycznie, tak, dzień się zaczął, a ja jestem padnięty, więc teraz będę musiał się przespać, przynajmniej z 4 godziny, bo to jednak padam na pysk, jak to się mówi. 9 godzin dnia zostało. Dobra, jak wskaźniki, no jestem w połowie zmęczony. Chciałem tylko jeszcze w tym odcinku dokończyć tutaj tą kwestię z narzędziami, czyli wydaje mi się, co możemy ze szkłem? Szkła nie możemy naprawić, ma 46%. Więc będę musiał większość tych skarbów tu po prostu gdzieś pochować, żeby nie targać tego wszystkiego, bo 40 kilo, no i tak zszedłem już z wagi, ale no mówię, no siekierkę trzeba będzie pochować i tak dalej. To, co się dubluje, no już mam 14 sztuk amunicji do tego, ale nie mogę znaleźć w ogóle za grzyba tego karabinu do tego. Po prostu nie mogę go znaleźć. Spróbujemy wyjść tutaj na zewnątrz. I chciałbym tak po prostu tutaj, obchodząc jakby na zewnątrz, zobaczyć, co tutaj mamy. A tutaj możemy wejść, a tu jak wyjdziemy, to jest co, jakaś altana, czy co? No proszę, znowu znalazłem kanister. Znalazłem jakiś pojemnik, który przeszukamy. Batoniki, wszędzie jakieś batoniki, ale kurczę, pieczone ci... Myślałem, że tylko Amerykanie się objadają. Wychodzi na to, że Kanadyjczycy również. Dobra, więc weszliśmy z powrotem.
Więc wyjdę jeszcze raz na zewnątrz. I chcę tutaj, że tak powiem, tą farmę dookoła tak sobie też delikatnie obejść. Tylko tak delikatnie, tak tyci tyci. Tam wilki sobie chodzą. Oj, oj, jest tych wilków 3 sztuki nawet. Widzę. Ten samochód już zrobiłem, bo sobie maskę podniosłem do góry, to kojarzę, że go zrobiłem. No, co ja mogę więcej powiedzieć? No, muszę się przespać, wiem, że mamy dzień i tak dalej. Ale wejdziemy do środka. No nic, kurczę, na razie żyję. No żyję jakoś to, że tak powiem, 4 dni przeżyłem i 3 godziny. No to są moje stacje na koniec tego odcinka. Ja zapraszam do kolejnego i mówię, no będziemy badać kolejne miejscowy. Jesteśmy z jednej farmy, w końcu się wydobyłem i przeszedłem na kolejną farmę, nie? No więc będziemy dalej gdzieś szukać jakichś kolejnych miejscówek, po prostu jakby to powiedzieć, no kurde, no wszystkiego potrzebuję, no broni potrzebuję, no chciałem ten karabin znaleźć, już mam tyle sztuk amunicji, no to nie będę strzelał w króliki, nie będę strzelał w jakiegoś wilka, bo to szkoda amunicji na to, przeżyję atak wilka, ale już powiedzmy niedźwiadka to bym upolował, nie, czy coś. No, także do następnego. Na razie. Cześć.